Marcin, dostałeś szansę ostatnio w bramce. Dwa mecze już za nami. Ostatni mecz pokazał, że ta forma naszego zespołu idzie w górę. Tak jest, fajnie. Cieszę się bardzo, że miałem okazję zagrać, bo dawno już nie grałem. No i też na pewno się cieszę z tego, że drużyna wygrała, że zdobyliśmy te 3 punkty, bo tego bardzo potrzebowaliśmy. Zależało nam na, po prostu na wygranym w tym meczu. No wprawdzie nie uszczegliście się straty bramki, ale to jest wkalkulowane w piłkę nożną. Najważniejsze, że 3 punkty pojechały do Polkowic. Na pewno, bo bardzo bym chciał, żeby tych bramek nie było, żeby te mecze były na zero grane, no ale no trudno, nie udało się, ale na szczęście były te 3 punkty. Gracie praktycznie co 3 dni, w najbliższą niedzielę kolejne spotkanie, daleki wyjazd do Torunia. No tak, jedziemy do Torunia na kolejny mecz, teraz bardzo napięty jest terminarz, co 3 dni praktycznie gramy, no i co, trzeba wygrać teraz mecz w Toruniu. Najlepiej byłoby zagrać na zero z tyłu i strzelić z przodu. No oczywiście, na zero z tyłu trzeba zawsze grać. Eryk, w ostatnim czasie piłkarze Górnika, zespół Górnika gra na 3 napastników, to się sprawdza? Wydaje mi się, że tak. Ja bardziej jestem ustawiony na prawej stronie. Michał pełni tę funkcję tego wysuniętego napastnika, no i w tych 2 meczach nawet nieźle to wyglądało. No właśnie, ten mecz ostatnim z Pogonią Siedlce pokazał, że nie trzymacie się kluczowo swoich nominalnych pozycji na boisku, a zmieniacie. Tak, wydaje mi się, że możemy rotować się pozycjami, bo ja zarówno Michał, jak i ja możemy zagrać na skrzydle i to wychodzi. Pierwsza bramka, doskonała asysta Michała Pednarskiego. No i twoja bramka, która otworzyła ten mecz. No dokładnie. I dobrze nam się ułożył ten mecz. Straciliśmy bramkę po przerwie, ale dobrze zareagowaliśmy i wywieźliśmy najważniejsze 3 punkty. Hat-trick w meczu drugoligowym, to twój pierwszy hat-trick w drugiej lidze? Tak, taki pierwszy na poważnie hat-trick to właśnie mi się zdarzył teraz. Ale piłki nie udało się zabrać z Pogoni i Siedlce. Nie. Chyba nawet by nie dali. Teraz przed nami kolejny mecz, tym razem wyjazd do Torunia. Bardzo daleki wyjazd i niewątpliwie równie trudny rywal. Na pewno najważniejsze będą, żeby wywieźć 3 punkty i będziemy chcieli za wszelką cenę wygrać ten mecz, bo jest to nasz bezpośredni rywal do utrzymania. Na pewno będzie trudno, bo Elana tak łatwo skóry nie sprzeda. No, wydaje mi się, że na pewno będzie trudno. Każdy mecz jest trudny i najważniejsze jest właśnie, żeby podchodzić do każdego meczu, żeby go wygrać i mam nadzieję, że nam się uda. Kolejne twoje bramki w tym meczu? No nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak.